Siema, siema diamenciki, w dzisiejszym odcinku będziemy musieli sprawdzić jedną rzecz, ponieważ na Smilandii jest nowa wielka budowla i nikt nie wie, co to za właśnie budynek. Ale zanim wam pokażę, to stawcie łapeczkę w górę, daj przycisk pod tym filmem, wiem, że wiecie, o co chodzi, klikajcie, teraz każdy zatrzymuje film, klika łapeczkę w górę, no i znowu ogląda film, o, coś takiego zróbcie, dobra, no i super. A w dzisiejszym odcinku mamy przed domem jakiś wielki, żółty budynek. Pójdziemy do Sepka, może on będzie wiedział co to za budynek i skąd on tu się wziął. Ale zanim pójdziemy do Sepka, to widzowie oczywiście stawcie subika na moim kanale, bo wbijamy 200 tysięcy subskrypcji w tym roku. Najlepiej do wakacji, jakby wam się udało, to byłbym naprawdę szczęśliwy. Więc stawcie subika na moim kanale, jak najwięcej klikamy subskrypcji, dawajcie, klikamy i wbijamy 200 tysięcy. A ja tutaj powoli idę już sobie do Sepka, ponieważ ten blok jest naprawdę wielki, patrzcie na to. Tu jest gigantyczny, żółty budynek. No, trochę większy od Smilesa i jego kolorze, więc może coś Smilesa ma wspólnego z tym budynkiem. Nie wiem, spytam się Sepka. Tam ktoś idzie. Tam jakiś bandyta szedł. Kto tu idzie? Alek, jesteś tu! Smilesa chyba do niego próbował się wbić, takie duże, wielkie drzwi zrobione nie dużo. Nie ma mnie w domu, Halo? Gdzie ty jesteś? Chodź do tu! Kim ty jesteś? Proszę, zabieraj wszystkie pieniądze, dawaj kasę! Już biegnę, czekaj. Kasa, diamenty! Okej. Nie mam, okradli mnie, nie mam już pieniędzy. Ty złodzieju jeden, żartuję, patrz, coś ci pokażę. Ty Sebek, a ja tak stoję na balkonie, patrzę, jakiś typek. Słuchaj, mamy dzisiaj bojowe zadanie, dlatego mam ninja ubraną, żebyś mnie nie rozpoznał. Smilesa, żeby mnie nie rozpoznał. Trzymaj, to są dla ciebie ciuszki, ty też je sobie ubierz. Będzie fajnie, czekaj. Ale ninja. Teraz elegancko, nie? Wyglądamy normalnie jak bracia, tylko z innymi oczami, ale nie da się nas rozpoznać. Także jest super, o to nam chodziło. Alek, słuchaj, dzisiaj budujemy łóżko. Łóżko dla Smilesa w jego nowym domu. Wiesz, jakim, nie? Ten duży. A czyj? No nie wiem, no ja się budzę, patrzę przez balkon, a tutaj światło. No on się powiększył, Smilesa, ale słuchaj, nie o tym teraz, chodźmy po bloki, dawaj za mną. W stroju ninja bardzo szybko biegasz, także uważaj, biegamy, żeby się nie rozwalić czasami, nie? Dobra, idziemy do mnie do domu. Sprawny, ja umiem fikołka. Tam mam materiały przygotowane, słuchaj, tylko musimy wejść tam na piętro. Dawaj, szybko, póki Smilesa nie przyszedł. Ty masz jakiegoś ogólnie kilofa czy coś takiego? Kilof? Nie mam, a co ty masz? A dobra, może ja będę miał. Nie wiem, zobaczymy. Ja tutaj mam bloki przygotowane na zrobienie łóżka i mam nadzieję, że to się nam uda. Weź sobie z góry bloki, ja wezmę te. Dobra. Na górę. I jeszcze tutaj, gdzie idziesz? Halo! To idę poszukać kilofa, może kilof masz na górze. Nie, ty idź tutaj do skrzyneczki, zostaw mi moje kilofy. Tam masz skrzynkę, weź materiały. A ja znajdę kilofa. Okej, deseczki, wełna, wszystko jest. W tej skrzynce był, czekajcie, zobaczymy. Jest! Mam diamentową siekierkę i diamentowy kilof. Dobra, Alek, wziąłeś bloki? Mam wełnę, mam deski, mam wszystko. Elegancko, idziemy teraz normalnie tutaj do tego domu i ogólnie, słuchajcie, zamurowaliśmy mu wejście, żeby miał problem teraz z wejściem, jak my będziemy budowali ten słuchaj. Dobra, elegancko. Zamurowane drzwi, on tutaj miał wejście, ale teraz są zamurowane, żeby nie mógł wejść. My takie normalne w tym domku wyglądamy jak jakieś myszki, szczurki, ale my musimy szybko wybudować. Dawaj, nogi budujemy od łóżka. Dobra. I wtedy robimy wielkie łóżko. A ile kratkowe robimy te nogi? Nogi? Cztery. Co, gdzieś tutaj druga noga? Tutaj gdzieś staje? Nie, no dalej, przecież on jest ogromny. Ty widziałeś Smilesa? Tutaj? Tu, patrz, nie widziałem go. Tutaj? Jeszcze dalej. Dobra. No dobra, tutaj, no git. I jak on duży jest, bo ty widziałeś chyba, jak tak pytasz. No, a ty go nie widziałeś? No nie widziałem go, no ja się budzę, mówię. Panie, jest ogromny, jest ogromny, mówię ci, że jest ogromny. I ile kratek ma do góry gdzieś mniej więcej? O, ile on ma kratek do góry? Ja wiem, skąd ja mogę wiedzieć, tak na oko nie wiem, 30, 40. Ło, dobra, to faktycznie wysoki.
No jest wysoki, jest wysoki. Widzowie też widzieli, mogą ci potwierdzić, że Smilestone jest wysoki, ale tylko w Minecrafcie, bo niestety w prawdziwym życiu jest niski. To bardzo ważne. Musicie mnie zaobserwować na TikToku. Na TikToku mam swojego TikToka, nazywa się Alek Diamond. To macie na ekranie, teraz wam się wyświetla. Zostawcie obserwacje, tam są fajne filmiki z Minecrafta i nie tylko, więc zapraszam was właśnie do zaobserwowania i już wam nie przeszkadzam. Już idę stąd. Idę. Oglądajcie dalej. Ale kto widział ten video? Co? Niższy ode mnie nawet jest. A tego nie powiedziałem. Ciebie, czekaj. Już nie kojarzę, jaki ty wysoki jesteś. Ale dobra, nie o tym teraz. Ty, dawaj łóżko budujemy, a nie. Nie, spadłem. Gdzie będzie poduszka? Z której strony? Twojej czy mojej? No z mojej, tak? Z mojej, no może być z mojej. No, dobra, dobra. Albo dobra z twojej. Tak, okej, dobra, to lecimy już powoli. No to z twoje. Ja tutaj wybuduję normalnie coś takiego. Musimy w tym łóżku zrobić bazę, Alek, pamiętaj, że my nie jesteśmy tacy dobroduszni, że pomagamy normalnie zrobić tylko łóżko, ale robimy tutaj także bazę. Także to musi być bardzo dobrze wykonane. Dobra, co? Czyli się bazę robimy, no dobra, musimy tak, zrobić bazę. Tak, robimy bazę wewnątrz łóżka i ta baza musi być bardzo, bardzo tajna. Gdy on będzie spał, my będziemy normalnie słuchali jego chrapania, bo nie. A on nie gada przez sen przypadkiem? Czy gada przez sen? Nie wiem. Może gada, byśmy go podsłuchali wtedy, co? No dowiemy się czegoś, na przykład będzie przez sen mówił nie lubię Sepka, nie lubię Sepka, wyrzucę go no, z wioski. No albo nie lubię Alka. Na przykład. Albo no dobra, dawaj, zobacz ile ja mam wybudowane, a ile ty tak cienko robisz to. No bo ja musiałem się to wejść, bo ja spadłem. No dobra, czekaj, ja już prawie skończyłem, jeszcze nie skończyłem. Jeszcze milion bloków przed nami. Dobra, Alek, słuchaj, nie będziemy tutaj widzów zanudzać, jak my teraz bloki budujemy, bo to naprawdę długa platforma będzie. Także widzowie, dajcie nam, nie wiem, jakieś 2-3 minutki, dobrze? 2-3 minutki i my będziemy mieli to zrobione. Na moje pstryknięcie, 3, 2, 1, niech się magia dzieje. Strykaj! Ale czekaj, czy wiesz, że mam może Instagrama? Tam takie zdjęcia fajne są z moją twarzą, to jeżeli tam twarz chcecie zobaczyć właśnie częściej niż na moich filmach, no to możecie właśnie wejść na mojego Instagrama, nazywa się Alek Diamond, tu macie mojego Instagrama, wpadnijcie, zaobserwujcie, będzie mi naprawdę milutko, a ja wam życzę miłego oglądania dalej, oglądajcie, naprawdę, to już więcej wam nie przeszkodzę, obiecuję. Spójrzcie widzowie, tak się prezentuje łóżko, które wykonaliśmy, jednak zajęło trochę dłużej niż 15 minut, co nie Alek? Nie no, wiem, jakieś 2 godziny chyba. No. Ale na szczęście Smajstowa jeszcze nie było, on tutaj nie przyszedł, łóżko jak widzicie jest gotowe, zarwać się nie powinno pod jego ciężarem, bo wiecie, jak on jest wyższy, większy, no to automatycznie jest cięższy, ale myślę, że będzie bardzo wytrzymałe, bo są zrobione z 4 bloków po bokach. Także Alek, bądźmy dobrej wiary, schodzimy na dół i robimy tajną bazę wewnątrz łóżka, ale musimy się pośpieszyć, bo nie wiadomo jak szybko on przyjdzie, nie? Także dawaj, zasuwamy. Na pewnej prędkości. Tylko rozbijaj tą wełnę, co żeś stworzył, no. No rozbijam, dawaj. Dobra. To ja mam drabinki, ja mam szkło, także okay. Zrobimy tutaj, gdzie wejście robimy? Przy tym, przy tej nodze, czy tak, przy której? Przy tej, bo jestem bardziej schowana, tak wiesz. Ale tu ubytek jest jednego bloku, dobra, już go naprawiłem. Okej, okay. No to dajemy tutaj normalnie, o, drabinki nie będą rzucały się w oczy i no, na pewno nie z tej strony, on tego nie ma opcji zauważyć. No idealnie, także... chłopie. Fajnie, nie? Mi się też podoba. Dobra, no to wchodzimy do środka. Mogliśmy to łóżko wewnątrz zrobić puste, no ale trudno się mówi. Już zrobiliśmy coś takiego, to zrobiliśmy. Ogólnie nie mogę do tego rozbić. Ale blokujesz mnie, Próbuję ci dobra. Pomóc, no a ty się narzekasz. Dobra, i dawaj tutaj na lewo albo na prawo, no coś się. Takiego zrób. Dobra, mamy. Czekaj, no wchodź tam. Robimy dużą tajną bazę. My musimy widzieć i dokopać się aż do poduszki jego. Do poduszki jego? Wow, to tak, musimy się dokopać odcinek. Aż do jego poduszki, bo będziemy pod jego głową normalnie. Nasza tajna baza będzie pod jego głową. Dobra, okay, wchodzimy kopię, teraz na górę, kopsiu. Jesteśmy. Robisz tunel? To rób no, tunel, ja idę tunel. Za tobą, no. Chodź za mną, kopiemy ja powiększam razem. Tutaj normalnie za Alkiem, żeby wyżej było, Alek idzie do przodu, także fajnie, wszystko nam się zgrywa. Ja mogę jeszcze poszerzać w międzyczasie. Poszerzać? O. No możesz poszerzać jak chcesz. Tak, będę poszerzał, tutaj będzie szeroko, tajna baza normalnie będzie jak... Ej, może tu zamieszkamy, może zrobimy tutaj domek. Ej, będziemy, no w sumie nie będziemy mieszkali osobno, tylko będziemy mieszkali razem w łóżku Smajstowa, a Smajstow nic nie będzie wiedział. Jak będzie się budził i na przykład będzie chciał po nas iść, no to daleko nie będzie musiał, nie? No tak, no i fajnie, dobra, tylko meble musimy jakieś ogarnąć, jakieś tutaj szafki, nie szafki. No tak. Zaraz pójdziemy poduszkę, do domu, poprzynosimy. Masz jego poduszkę? O, ta, to wcale nie tak dużo.
Okej, okay, no to słuchaj, to rozbijaj dalej, musimy to wewnątrz rozbić, tą wełnę, bo ona nam nie jest potrzebna. Tu zrobimy sobie domek, elegancki, ładny, piękny, zobaczycie jak to będzie w ogóle wyglądało, jak on już tu przyjdzie, słuchajcie, i się położy na to łóżko, nie? Bo będziemy go widzieli, chcemy dać szkło normalnie, zamiast kawałka wełny, zaraz zobaczycie o co nam chodzi, musimy tylko musimy tutaj porozwalać to. O, patrz. Już? No, nie. Już. I dałeś szkło tam na górę. Ile tych bloków tu jest? No trochę sporo. Łota jojta. Dobra, rozbijaj je, bo szkoda czasu tracić. Musimy to porozbijać wszystko, żeby mieć normalnie... Tu już nie, tu zamuruj. O, tak jest. Dobra, tu już jest ten? Koniec? Tak, koniec, no. A, dobra, no to tutaj sobie zrobimy, słuchaj, czekaj, tu nie kładź nic, ja mam szkło i położę tutaj szkło, będziemy patrzeli normalnie jak przez okno w domu. Dobra, widzisz? Czekaj, to jeszcze z tej strony zrobimy, bo tam jest wejście. Pomysł doskonały, panie, pomysł doskonały. No, perfekcyjny, no widać, że architekt to robił. Tak jest, dobra, rozbijamy to wełnę, cyk fuch, szybko lecimy. Popiemy. Lecimy z tym, Alek, dawaj, kto szybszy, Czekaj, bo tu jest dziura. Daj szkło dam. Szkło, dobra. Mamy, elegancko, okay. Ty mamy szybę, jeszcze tu musimy to rozwalić, dobra, i tutaj damy szkło. I co, jeszcze powiększamy troszeczkę ten domek? Czy po całości, żeby było widać normalnie, patrz. Możesz zrobić taką panoramkę. No, a w ogóle to mi się nożyce rozwalają, zaraz będę miał końcówkę. Więc musimy kończyć już powoli. No czekaj, my jeszcze nie mamy basy wybudowanej, no co ty? No a jak chcesz budować basę bez nożyc? No to pójdziemy, zaraz przyniesiemy, ja w domu mam więcej tych nożyc. Ogólnie my już byliśmy u mnie w domu, przynieśliśmy te nożyce, no bo nie mieliśmy tutaj, a bardzo ciężko się wełnę rozbijało, a my dużo bloków położyliśmy takich, których musieliśmy rozbić, także wiecie o co chodzi, nie? No i rozwaliły już nożyce. No to, a rozwaliły ci się? No dobra, no, mi już też. No ja wypełnię te dziury. Które dziury? No tu, te? Tam. Dobra, no to ja powypełniam. I co, Alek? Idziemy po nożyce i musimy rozwalić tą wełnę. Widzom nie będziemy tego pokazywać, bo to jest trochę nudne, także dajcie nam chwilkę. Dla nas pewnie 2 godziny, a dla was 2 sekundy. Także 3, 2, 1 i bum! Spójrzcie, widzowie, jak to wygląda! Cała tajna baza jest gotowa. W łóżku normalnie, słuchajcie, mamy telewizor, mamy własne łóżka. Tutaj jest czerwone, tutaj jest niebieskie, mamy szafki, możemy tutaj bardzo dużo rzeczy włożyć, na przykład takie bloki. Odkładamy sobie i nie musimy ich nosić i chyba tutaj zamieszkamy. Alek, słuchaj, jesteśmy dobrymi ninjami. Normalnie ukryliśmy się, zrobiliśmy mu łóżko i normalnie jeszcze tutaj elegancko wybudowaliśmy bazę wewnątrz łóżka. Powiem wam, że elegancko to wygląda. Ja już słyszałem z Majsloa chyba, że on szedł, bo normalnie takie wielkie stopy. Bum, 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 takie coś było, tak, nie? Tak trzęsło, mówisz? No dobra. No, ogólnie tam są drzwi zamurowane, ich nie ma, także on się zdziwi, jak to przyjdzie, a tu drzwi zamurowane, nie? No, ale dobra, nie zobaczymy. Możemy usiąść tutaj, posiedzieć, poczekać, popatrzeć, dobra. Tylko jeszcze by się przydał, czekaj, weź to rozbij. Szkło potrzebujemy, szkło ja mam, czekaj. Dobra, to rozwalimy i ja tu położę szkło, będziemy więcej widzieli. O, elegancko, ja jeszcze tam rozbij, no. O, dobra, wstaję, cyk. Dawaj, tutaj i jeszcze tutaj, no, okej, okay. O, coś takiego. Co ty mnie murujesz? Już jest dobrze, ty wszystko widać teraz, całe drzwi zamurowane jest widać i on jest normalnie wysoki jak te drzwi, myślę, że to łóżko będzie dla niego idealne, a w ogóle to zrobiliśmy jeszcze wejście na górę, patrzcie, tu można sobie wejść, cyk, o, jak on będzie sobie spał i Alek na przykład tutaj przyjdzie, nie? No. Ale czekajcie, ja cały czas słyszę jego stopy, jak on chodzi gdzieś tutaj i pewnie nie może wejść. Ale dobrze, że zamurowaliśmy te drzwi. Puścimy go tu? No w sumie możemy, no jak trzeba. Tylko w jaki sposób będziemy rozwalać tyle bloku? Przecież mi nam murowanie zajęło godzinę czasu. Ja mam pomysł, rzucę wełną. Ciu! A co ci to da? Oj, Alek, halo! Dawaj do góry. Coś mnie rzucił, nie? Jak od razu wyjdzie, to będzie po nas. Właśnie, poważnie, gdzie on jest? Dawaj do góry. Nie ma go i nie ma. Ej, otworzył! Co otworzył? Co jest grane? Jak on otworzył? Szybko do łóżka, Alek, do łóżka! Patrzymy tutaj. O, idzie do łóżka. Ej, i wszedł. Co jest grane? Jest na łóżku. Wszedł do łóżka? No, chyba. Zobaczył łóżko i od razu wszedł. Co jest grane? O, w ogóle rozwalił nam tęczę na Smilandii, żeby wejść do tego domu. No patrz, jakie miej. O, leży tu, pa! Leży? No, pokaż. Chodź na górę, dawaj, tylko nie wystawaj za bardzo. Ale ciu.
Ej, rzeczywiście leży? Czekaj, no. czekaj. A ja czemu z drugiej strony leży? Ja właśnie nie poduszkę. Wiem, siedział głową, z drugiej strony się położył. O, w nogach lubi spać chyba. Co jest dalej? Ej, za duże łóżko. Ej, patrz! To nie my, to nie ja! To nie ja, to Sebek, to był jego pomysł! To był jego pomysł! Zwiewamy! O nie! On to zauważył, on nas przychwycił, to pewnie przez te szyby! Czemu tu wyjść nie idzie? Dawaj, tędy, dawaj, ja lecę już! Będę szybko uciekaj, zwiewaj! O nie, goni nas! Wielki Smajslok! Szybko uciekamy, zwiewamy! Stalek na tą stronę! Szybko! O nie, widzowie, myśleliśmy, że to był dobry pomysł, ale nie, to Smajslok nas znalazł! On przed to wyczuł, albo... No, on jest ogromny, biegnie na nas, rozdepta nas, garażu, dawaj do mnie do domu, schowamy się tu. Jak ten drzwi zamknął, wow, ale blisko. A szybko do garażu, elegancko, tu nie wejdzie. Bądźmy dobrej nie myśli, powinien. Słuchaj, schowajmy się, nie wiem, wchodź do lodówki. Do lodówki, dobra, wskakuję. Wchodź do lodówki, a ja z widzami się pożegnam, widzowie, słuchajcie. Słuchajcie, widzowie, chciałem się schować, się utknąłem w lodówce, Sebek, ratuj mnie. Nie pomogę ci. Jak mi nie pomożesz, jak ja mam się stąd wydostać, widzowie, utknąłem w lodówce, trochę leki. Przypał, ale ważne, że Smajslok teraz nie dorwie, bo on tu nie wejdzie. Więc jeżeli wam się tutaj spodobał i nasz plan cały, który nam się udał jako ninja... Cały misterny plan poszedł. No ale teoretycznie się udał, bo zbudowaliśmy bazę i wszystko. No trudno, dobra, następny razem coś lepszego wymyślimy, więc zostawcie łapkę w górę, tak samo subika na moim kanale, wbijamy 200 tysięcy i widzimy się już jutro, bo odcinki są codziennie, siemo. Mister.